tą drogę. Ach, wybaczcie, tutaj. Tu będę jadł śniadanie. Ale... jest nawet flaga Polski, proszę bardzo, podpisana. Na tym sejmie jest stolik, są kosze na śmieci, jest prowizoryczne zadaszenie, jest nad światełko. Piękne miejsce. Jest wcześnie rano, jeszcze nie ma panów, ale chyba zaraz przyjdą. No już dawno tak nie byłem głodny na wycieczce rowerowej. Co tam słychać? Będzie padać dzisiaj? Tak mi się widzi. Przyrobię. Wygrał pan piwko? Nie, nie wygrałem, przyrobię, ale tak nie ma. Graj dalej. Ale widzę, że flaga tu u państwa wisi. No, kibice są. Jedno do jednej do zamku, jak do lędziarzom, nie da się uszyponować tego. Zajdę, co ja robię. Tak bywa. To jest sport właśnie. Człowiek dużo się nagada, a wpływu nie ma żadnego na to, co się stanie. To ja lecę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobrego dnia. Jasny fix. Minąłem zamek. A tu była taka góra do spinaczki. Nie jadę tam, nie uratuję się. Dzisiejsza trasa, choć w sumie w dobrej ścieżce, to póki co leci przez takie góry. Gdzie tylko można wjechać na górę, to ona wjedzie. To jest fajne, ale nie jak się wjedzie Sakwy, jak wielbłąd na sobie. Mogliby to jakoś tak z głową, dolinami. A ktoś sobie chce niech wyjeżdżać, niech sobie wyjeżdża. Jakże zainwestowali kasę w taką fajną ścieżkę, mogliby ją puścić gdzieś bokiem. Takie mam uwagi. O, dobra, narzekałem sobie, teraz czas zapierpiąć się do roboty. Jestem na górze. Trawki, pagórki, lasy i niebo. Dzisiaj w końcu błękitne. Wypogadza się. Jest ładny widok na tą skałkę. Mi się to kojarzy ze ślimakiem, ponieważ ma taką okrągłą muszlę z dziurką na górze i obok główkę. A to Bajork, tutaj to źródła rzeki Warty. Tam ze studni, pod zemną. Dobra na ochłodę, bo zimno. This feeling that I'm coming.
dotarłem w końcu do zamku w Ogrodzieńcu. Jest tutaj ponoć jeden z najwspanialszych zamków na terenie Orlich Gwiazd. I to po nim widać. Wnosi się na wzgórzu mnóstwo rozbudowy murów i wieżyczek. A i to musiał być spory zamek. Jego historia, tak jak czytałem, dość ciekawa, jak pewnie wszystkich zamków. Ostatecznie w 1800 którymś tam roku został opuszczony. No i potem po wojnie władze Polski lekko go ponaprawiały, żeby uratować to, co jeszcze można było zrobić, zanim się wszystko pozawala. I tak dzisiaj tu elegancko stoi, wokół pełno turystyki, również historii. Są ciekawe rysunki przedstawiające, co gdzie się znajdowało. Z jednych z takich ciekawszych miejsc, gdzieś tam za drzewami była katownia, pięknie to nazwane po polsku. A tutaj, chyba gdzieś tu w tym miejscu był browar. A tu, gdzie stoję i gdzie jest teraz bar, to było miejsce na stajnię. Tutaj też doskonale widać, jak cały teren tej Jury spasowuje się na budowę zamków. Tutaj praktycznie cała jedna ściana to ściana z kamieni, którą budują wapienie i dolomity. A o, jest też widok na okolice. Zamek jest dość dobrze przygotowany do zwiedzania. Na środku są nawet jakieś bary. Proszę bardzo, kuchnia, gospoda. Można chodzić po murach, wspinając się po krętych schodach i eksplorować okolice. Dużo się zachowało. Bilecik 19 zł do przeżycia. A to pomieszczenie było wyraźnie skubane w skalę, istniejącej skalę. Najwyższa część zamku ponoć była jego najstarszą. Niby były tu jeszcze ze dwie kondygnacje do góry. Wyżej już tu nie było. No, chyba że oprócz baszty. Tutaj też, jeżeli ktoś się włamał do zamku, to tutaj była ostatnia opcja obrony. W tych wieżach i w tej części zamku. Tu generalnie była sypialnia, ale to nie jest ważne. Ważne, że tu był skarbiec mały w sypialni, a tutaj sypialniowy kibel. Kurczę, technika była nawet. A dlaczego zamek podupadł? No to trzeba teraz wziąć pod uwagę najazdy, potopy szwedzkie i podczas tego drugiego zamek nie dał rady. To było ostatnie miejsce, które widzieli niektórzy ludzie. Katownia bita. Zamek pozwiedzany. Już można powiedzieć, że lekko zaczyna mieć lekki przesyp zamkami. Czyli powoli każdy z nich zaczyna wyglądać tak samo. Ale chcę je zobaczyć, przynajmniej z daleka. Niekoniecznie już tam chodzić. Jadę dalej, zobaczymy jakie będą kolejne przygody. Zaraz jakiś też muszę zrobić postój na obiadek. Może przeczekać trochę ten upał gdzieś w cieniu. Spotkałem też wczoraj parkę. Generalnie spotykam trochę ludzi i rowerzystów na tym szlaku. Jadę sobie tak zajebiście na luzie. Na przykład cały dzień siedzieli pod zamkiem i dopiero wieczorem ruszyli dupy, żeby w chłodzie przemknąć się dalej. No i dotarli właśnie tutaj. Tutaj ich spotkałem drugi raz. Dzisiaj ich mijałem jeszcze. Nawet się nie pozbierali. Dopiero chcieli iść zwiedzać zamek. Fajni ludzie. No i to jest dopiero podróżowanie, do którego trochę mi tęskno, bo wożę te kamery, drony, chuje muje. A tak naprawdę fajnie jest czasami się przyjechać, po prostu zwiedzić to bez uwieczniania tego gdziekolwiek. Myślę, że taką wyprawę trzeba będzie zrobić, żeby się lekko zresetować. Tak jak oni to robią. Po prostu cieszyć się tą wycieczką. Nie mówię, że nie cieszę się teraz przy kamerowaniu, ale mimo wszystko jest dużo zjawisk towarzyszących i roboty do zrobienia przy tym, gdy się jeszcze wszystko kameruje. Przy okazji takich wypraw rowerowych. A
A jak to na szlaku Orli Gniazd z soltanami i przystankami? Z tego co na razie widzę, to w tej środkowej części szlaku jest ich naprawdę sporo. Można znaleźć fajne miejsca na zatrzymanie się, a nawet na nocleg. Jest tylko jeden minus, że rzadko kiedy jest woda. A bez wody wiadomo. Jeszcze jeżeli jest sklepik, to pół biedy. Można tą wodę jakoś zdobyć, kupić i jakoś się umyć, ale w drugim przypadku trzeba się przygotować na spanie trochę na brudno, może się umyć jakimiś ściereczkami i tyle. Woda jest bardzo ważna, dlatego tak bardzo lubię górskie wyprawy, bo tam zawsze miejsce przy rzece gdzieś się znajdzie. Tutaj trochę mało tych cieków wodnych. Wyjechałem do Bydlin, gdzie mieści się zamek kościół, a raczej jego ruiny. Ponoć obiekt początkowo miał być zameczkiem, potem był kościołem. Grube, naprawdę grube ściany. Wszystko na wzgórzu zalesionym i powiem szczerze, że to jest jeden z najlepiej opisanych obiektów i zaaranżowanych tutaj, w których do tej pory byłem. Pełno tablic informacyjnych opisujących historię, bardzo ciekawych zresztą. Idziemy do środka. Widać okienka, jakie kiedyś były malutkie. No i tutaj była twierdza, albo też kościółek swego czasu. Jest kilka ścieżek wykoszone. Widać dziury, gdzie mogły być osadzone drewniane elementy podtrzymujące dach. Tu gdzieś musiał być ołtarz w takim razie. Pewno tutaj, gdzie ta butelka. Tak to się prezentuje. Warto stąpić, żeby zobaczyć, dotknąć kamienia, pobyć chwilę w cieniu i sobie wyobrażać, jak to mogło kiedyś być. Jadę w kierunku na Rapsztyn, tam też jest zamek. Droga tutaj bliżej Olkusza dużo gorsza pod względem liczby samochodów, które jeżdżą, ale teraz w końcu wjechałem na coś mniej tłocznego, no i sunę powoli. Czytając różne opracowania w internecie przed wjazdem na ten szlak, pojawiły się informacje, że droga przed Rapszynem, tak trochę, jest bardzo kiepska, są piaskowe popychania, więc zdecydowałem się ominąć to lekko. Ominięcie dość szybko poszło, mimo że ruch był może troszkę większy, no ale już jadę na zamek zaraz. Zapomnę o tym, co było i będę mógł oglądać zamek. W lasach tutaj jest niesamowicie dużo śmieci, takie worki całe wypełnione, pozostawione. Co to za ludzie? Jak tacy ludzie się w ogóle wychowują i rodzą? Skąd to się bierze? To jest po prostu zajebiste chamstwo. Oto zamek Rapsztyn. Jak wszystkie z nich położone na wzgórzu, a ten jeszcze ma widoczną fosę po bokach. Mury go pasają, tam większa, wyższa część na skałce, a tutaj dobudowana część po lewej stronie. Coś tu było robione, dobrze zachowany. No i z niezłym widokiem, naprawdę. Widok na całą okolicę, aż po wszystkie pagórki. Idzie burza, ale jeszcze wszedłem na zamek, podglądam go. Może zobaczę burzę z tarasu widokowego. Widać, że kupę kasy poszło na remont tego, ale dzięki temu obiekt żyje. Tutaj przyciąga ludzi. Tak jak kiedyś żołnierze na murach wypatrywali innych żołnierzy, tak jak dzisiaj patrzyłem sklepik. Jest chyba tutaj. W miejscowości jest też pole namiotowe, na które chyba uderzę.
i sobie teraz patrz na dzisiaj. Namiocik już stoi w Polanej Metowie w Rapsztynie, zaraz obok zamku. No jest pewnie ze 100 metrów stąd. Super miejscówka wypadowa. Chmury się tutaj naokoło cały czas dują, ale jeszcze ani jedna kropla nie spadła. Zastanawiam się, jak to długo potrwa rowerek po dzisiejszej jeździe. Skończyłem wcześniej, około 5. Trzeba teraz począć. No już w sumie 6. Może rozpalę ogień, mam kiełbasę. Spaliłem ognisko w ostatniej chwili. Mam nadzieję, że zrobię tą kiełbasę i w tym czasie jeszcze nie zacznie jakoś super padać. Ale to jest jedna wielka niewiadoma. Jedna kiełbasa się zrobiła, kupiłem jeszcze góreczki kiszone, kapustę, pomidora. Będzie dobrze. Zawinąłem się z namiotu chyba do pokoju, bo jak te chmury w końcu przyszły, jak zrzynęło, jak zmotnęło, tak stwierdziłem, spadam stąd, szkoda życia. Płynie po ulicy takie koryto, rzeka, tu też chodnikiem. Namiot to nie wiem, jak to przetrwa, może gdzieś oderwie go i się trzyma się na pobliskiej siatce, ale po odgłosach to jest masakra. Okej, okay, tam stoi namiocik. Ja wylądowałem tutaj. U pana w pokoju. I tu będę spał. Z namiotu pozbierałem to, co było do pozbierania. Rzuciłem szybko w sakwy jakieś worki i przeniosłem w deszczu. Może to było trochę za bardzo harpagantkie, nieprzygotowane, ponieważ mogłem wcześniej w sumie to przewidzieć. Myślałem, że spadnie, ale nie, że aż tak. Patrzcie, błyskawice walą na niebie. Teraz pewnie bym już przetrwał. Tylko nie wiadomo, czy taka kolejna chmura nie nadejdzie za chwilę. Jest ładny poranek dzisiaj. Póki co. Niebo błękitne. Słyszę trochę namiot. Przetrwał. Sprawdzałem w nocy, czy przetrwał, tylko że no, trochę z boku był zabłocony. Odpryskami. Pakuję graty i do boju. W nocy dudniło przez dłuższy czas. Było jasno i grzmoty rozświecały niebo. Dobra i spokojna decyzja. Przeniesienie się do lokum. Trzeba coś jeść. Tutaj lokalny sejm. Za sklepnikiem. Piękny parasol. Rozłożysty, jak wielki, duży grzyb. Siadamy, jemy i jedziemy. Oj, wczoraj popadało. Dzisiaj wszystko jest takie mokre, świeże, rześkie. Chłodne przede wszystkim. Te upały wczorajsze skończyły mnie niesamowicie. Przyjechałem zaledwie około 50 km. Ale no byłem wykończony. Zasnąłem o 21. Nawet nie było walki ze snem. A dzisiaj jadę znowu szlakiem Orli Gniazd na południe. Zamierzam skończyć wycieczkę mniej więcej w Krzeszowicach, skąd wezmę pociąg do Rzeszowa. Nie będę jechał do Krakowa, gdyż z doświadczenia wiem, że pchanie się w miasta, dojeżdżanie do wielkich miast zajmuje dużo czasu, jest niefajne, bo jedzie się często zatłoczonymi drogami i do tego Krzeszowice uważam za miejsce zakończenia go w tym momencie. Ale póki co mamy do zjedzenia kilka rzeczy. Jest to m.in. Olkusz, do którego właśnie się przeprawiam jakimiś bocznymi drogami. I oczywiście wszystko to tam przyniesie przygoda, która jest nieprzewidywana, tak jak wczoraj. Ma klasa, niech na to po prostu wiesz. Oczywiście, nie przejmuj się. No. Dzisiaj zakończenie roku. Ale będzie wiksa. Wszyscy ci wyjdą na piwko po szkole. Idziemy na rybneczek. Zabudowa typowo rynkowa. Kwadracik czy prostokąt. Obok kościół. Tu pewnie gdzieś jakiś też ratusz. Urząd miasta.
Fajnie w sumie tutaj, bo już nie ma dużo ruchu. Jest dość spory skwer. Miło się przejść, przejechać rowerem i zobaczyć, co się dzieje. Wyjechałem z miasta, wróciłem do łąk i przestrzeni, lasów. Oj, super pogoda po tym deszczyku. Aż przyjemnie, uśmiech od razu ciśnie się na twarz. I znowu też powtórzył się schemat, który już od dawna się powtarza. Pierwszy dzień jest to trasy, to jest jakby zachwyt nad tą nowym miejscem. Jazda, tu sklepik, tu coś nowego. No pierwszy zamek, jest rakieta. Drugi dzień to już odczucie zmęczenia po tym pierwszym dniu plus no to wrażenie i widmo, trzeba jakąś robotę wykonać. Ciężki z reguły. No i trzeci dzień to już jest petarda. Można jechać i jechać i jechać. No ale też wtedy z reguły czasami kończy się wyprawę, to jak dzisiaj, więc ta para nie zostaje opuszczona. I wtedy jeszcze człowiek myśli, za kilka dni jadę znowu. Żeby to nie była głęboka dziura. Nie chcę się na koniec. O, prawy jeszcze tutaj pokąpać w bocie. Właśnie wjechałem do Racławic. I czy to są te słynne Racławice z tej bitwy na obrazie? Nie wiem, nie orientowałem się aż tak bardzo, ale zobaczymy. Jak tutaj spotkam, to pokażę. No ale tutaj widać ułożenie tych terenów rzeczywiście niezłe. Tu by mogła być bijatyka. Z jednej strony jedna drużyna, a z drugiej druga. W środku ogień i popiół i wir bitwy. Okej, okay, to nie są te Racławice, ale nic im nie brakuje, tym Racławicom. Równia malownicza kraina nadająca się na obraz. Po tej jeździe terenowej z Olkuszem wjechałem w wioseczki. Ładne doliny. Cichutkie okolice, ptaszki sierkają. Sklep już jest, czy już go nie ma? Aha, dobrze. Ale tu był kiedyś sklepik. To co lubię w źródełkach najbardziej to zimna, rzeźwiająca woda i zawsze zatrzymuję się w takich miejscach, jeżeli tylko mogę. Dotankuję tutaj jej trochę, żeby udokumentować wycieczkę, zapamiętać rzeźki, zapach tej wody. Zjeżdżam głębokim wąwozem już dłuższą chwilę. Jest tu fajnie, chłodno i tak przyjemnie, dziko. To już Krzeszowice i rzeczka tu bystro płynąca. Tu kończę zabawę. Szlak jak wygląda, zobaczyliście. Zrobię jeszcze podsumowanie i nakupię trochę browarów, tęczynek. I na tym koniec. Heja! Niewątpliwą zaletą szlaku jest to, że w malowniczych okolicznościach możemy podziwiać wszystkie te kilkanaście zamków okolicy. Trasy nie są zatłoczone, dużo z nich biegnie oddzielnymi ścieżkami. Jedyny problem sprawiają częste podjazdy i potem zjazdy. To sprawia, że czasami nasza droga jest bardzo intensywna i wyczerpująca. Jeżeli chodzi o spanie, no to jest kilka pól biwakowych. Znajdą się też miejscówki na dziko, ale trzeba pamiętać, że wody tam za wiele nie ma. Sklepików nie powinno brakować i ci nastawieni na bardziej relaksacyjną podróż na pewno znajdą dużo, dużo miejsc dla siebie. Ci nastawieni z kolei na zwiedzanie zamków będą naprawdę szczęśliwi. Jest to też szlak dosyć dobrze oznaczony, dlatego nie trzeba się
znacznie martwić o nawigację. Wystarczy patrzeć na znaki, jechać i poczuć ten klimat tej okolicy. 190 km, które jest do pokonania spokojnie, da się zrobić w pełne 3 dni. Powiedziałbym, że w przedłużony weekend. Radziłbym też odrobić lekcje i nieco poczytać o zamkach czy okolicy wcześniej. Wtedy ta nasza podróż upłynie znacznie ciekawiej i naprawdę będziemy mogli się zachwycić i ucieszyć tym, co zobaczymy.